Panie pośle, chciałem dzisiaj na temat gminy Goleniów porozmawiać z panem. A miały być łatwe pytania. Tak, już pierwsze łatwe. Nie, no są trudne pytania. Za chwilę oczywiście wybory do samorządu. To mnie bardzo interesuje. Ale proszę powiedzieć, jakie oczekiwania partia PiS ma, jak chodzi o gminę Goleniów? Ja bym powiedział szerzej, tak? Jakie partia ma oczekiwania, jeśli chodzi o powiat Goleniów, tak? To jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku i to oczywiście jest takie trochę, to jest taka trochę wymijająca odpowiedź, ale też z drugiej strony nie do końca wymijająca, bo mimo wszystkich zastrzeżeń, bo wcale nie twierdzę, że w powiecie goleniowskim Prawo i Sprawiedliwość stoi super i genialnie, jest tak wspaniale, że już więcej nam do szczęścia nic nie trzeba, to jednak widzę, że krok za krokiem, systematycznie tam stan organizacji się poprawia, tak? I widzę, że dzieje się to i w Goleniowie, i w Maszewie jest zbudowana, i w Nowogardzie, tak? I zdarza, i że tak powiem, różne, że tak powiem, inicjatywy gdzieś tam w innych miejscowościach, także tak pozwolę sobie tak na szerzej to ująć i chciałbym, żeby jak najwięcej naszych działaczy, tych, którzy mają gdzieś tam za sobą dobrą ścieżkę i pokazali się ludziom z dobrej strony, żeby uzyskało mandaty radnych i mówiąc krótko, żeby dalej budowali, bo podejrzewam, że to nie będzie takie pstryknięcie pod tytułem hura, wygrywamy wybory, tak? Idziemy jakąś tam lawiną. Podejrzewam, że to będzie ciągły proces, tak, budowania. I ten proces trwa już od lat. Mam nadzieję, że w tych wyborach w końcu zauważalnie przyspieszy. To do tego procesu budowania pozwolę sobie jeszcze wrócić. Natomiast chciałbym tak zapytać, tak może potocznie, na co liczycie, jak chodzi o gminę Goleniów, na uzyskanie takiej ilości mandatów radnych, żeby mieć większość w Radzie? Czy liczycie na to, żeby wygrał wasz przedstawiciel, wasz kandydat na burmistrza? Czy na przykład odpuszczacie wybory na burmistrza, zakładacie, że będziecie chcieli funkcjonować tylko mocno w Radzie? Jaki jest plan na waszej strategii, czy jak to rozwiązać? Moim zdaniem tak, walczy się zawsze o najwyższą stawkę i w tym wypadku też będziemy walczyć o najwyższą stawkę. Jaki będzie tego efekt? No to będzie zależało oczywiście od naszych miłych wyborców, tak? Tak więc, jeżeli będzie to pełne zwycięstwo, czego byśmy chcieli, no to oczywiście będziemy bardzo dziękować i będziemy bardzo zadowoleni. Jeśli natomiast wynik będzie, no powiem tak delikatnie, ciut mniejszy, tak? To też będziemy zadowoleni i ci ludzie nadal będą mieli za zadanie tak pracować z jednej strony, żeby być pożytecznymi dla mieszkańców gminy Goleniów, z drugiej strony, żeby za następne 4 lata, przy następnej okazji rzeczywiście, przy następnej kadencji, ponownie stanąć w szranki wyborcze i tym razem z większą pewnością, z większą siłą zagrać o najwyższą stawkę. Nie dla siebie, nie dla partii, nie dla jakichś tam banalnych korzyści, ale po to, żeby móc zrealizować nasz program, w który wierzymy, tak? Bo jesteśmy ugrupowaniem, które już ma kilkanaście lat i w tą wizję Polski, zarówno w skali makro, ale też tą wizję Polski lokalnej, zachodniopomorskiej, goleniowskiej, bardzo wierzymy, tak? Wierzymy, że jest tym siła i jest tym racja i chcemy ją budować. Rozumiem, natomiast tak jak powiedziałem, wrócimy do tego programu, jeszcze chciałem wrócić jeszcze, ale jeżeli pan mówi, że gracie o maksymalną, o pełną stawkę, to rozumiem, że kandydata na burmistrza już macie. A to już za dosłownie kilka tygodni ta decyzja zostanie przedstawiona. Ale on jest, znaczy no, może nie, niekoniecznie prosiłbym o nazwiska, ale rozumiem, że już tak. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Rozumiem. Natomiast teraz do budowania. Mówi pan o ciągłym budowaniu i ja rozumiem, no partia rozwija się, w związku z tym musi budować ten program. Natomiast proszę powiedzieć, dlaczego w Goleniowie tego procesu budowania nie widać? Partii PiS-u nie widać, nie słychać, jakie mają poglądy, jakie mają zastrzeżenia, jakie mają uwagi, co by chcieli wnieść. Ja nie mówię w tej chwili o tym, że to ma być już w formie programu, ale no, na takiej zwykłej aktywności. No, są różnego rodzaju wydarzenia, dzieją się różne rzeczy, właśnie w tej skali mikro, o której pan ładnie powiedział. I nie ma odniesienia, nie ma głosu. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, jaki pogląd, jakie stanowisko zajmuje PiS w poszczególnych
poszczególnych, po konkretnych sprawach. Dlaczego tak się dzieje? Wie pan co, jeśli tak jest, bo mam też jakby odsłuch taki, tak, że trochę inny, że mimo wszystko, jeżeli odbywają się tam często jakieś spotkania, jeżeli przyjeżdżają rozmaici goście, posłowie, tak, no więc jakieś działanie jest. I znowu, wcale nie chcę powiedzieć, że no jest super, że jesteśmy zadowoleni, że nic więcej nie można zrobić, ale też proszę pamiętać, że organizacja goleniowska jest w tym sensie organizacją samodzielną. Są tam ludzie, którzy budują tęże Prawo i Sprawiedliwość, tak, budują pewnie tak, jak potrafią, budują tak, jak, nie wiem, jak uważają, takie, jaki jest ich temperament, jakie ich są możliwości, więc za każdy jakby sukces czy dobre działanie oczywiście z góry dziękuję i mówię więcej, no, za każde działanie, którego rzeczywiście być może jest brak, nie oceniając w tej chwili, no nie, tutaj jakby szczegółowo pana słów, no bo to trzeba by każde gdzieś tam wszystko podzielić bardzo dokładnie i niejako, no, dać pod pewien ogląd, no mówię, no, że rzeczywiście, tak, i zarówno w Goleniowie, nie wiem, w Gryficach, w Szczecinie, wszędzie rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość cały czas powinno patrzeć na to, żeby być bardziej aktywne, żeby więcej wychodzić do społeczeństwa, żeby ludzie wiedzieli, tak jak pan mówi, jaki jest nasz pogląd, nie wiem, na budowę drogi, na stan szkoły, na stan służby zdrowia. A w sprawie pani Kwiatkowskiej, przykładowo, oczywiście i jej problemu, też powinno być zajęte stanowisko. I to nie chodzi o to, żeby krytyczne. Całkowicie. Może być po prostu, żeby było wiadomo, jaki jest... Oczywiście, że tak. Tak powinno być. Po co? Po to, żeby kiedy przychodzi czas wyborczy, żeby ludzie wiedzieli, po co mamy na Prawo i Sprawiedliwość zagłosować za, bądź przeciw, bo w ogóle, no, orientujemy się, jakie są poglądy Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę w każdej sprawie. Tak rzeczywiście powinno być. Jeśli tak nie jest, jeśli jest tak, jak pan mówi, no to mówiąc krótko, trzeba dalej pracować i o wiele większą aktywnością się wykazywać. Natomiast, no, z góry też mówię, szacunek dla tych wszystkich, którzy, no, wedle własnych umiejętności, wedle własnych możliwości to Prawo i Sprawiedliwość budują. Każdy, kto ma ochotę, kto chciałby się do takiej pracy włączyć i taką pracę uczynić jeszcze lepszą, ja osobiście zapraszam niejako do udziału, zapraszam do, czy to w zwykłej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, czy nawet do współpracy już ścisłej, tak, jako udziałowca, jako członka, jako sympatyka Prawa i Sprawiedliwości. Nasze szeregi są absolutnie otwarte. Chciałem zapytać, czy pan bliżej zna sytuację w samorządzie goleniowskim? Mam tu na myśli relacje między, znaczy w ogóle samo funkcjonowanie rady i relacje między radą a burmistrzem. Czy takimi rzeczami, czy takimi szczegółami pan po prostu nie, na razie się nie wie pan, zapoznał? Trudno mi powiedzieć, bo znaczy, orientuję się, tak, w wielu sytuacjach lokalnych, natomiast, no, podejrzewam, że na pewno są jakieś sytuacje, o których nie wiem, na pewno są też jakieś niuanse, także gdyby, no, pan bardziej nie, znaczy, ja bym, tak, miał jakieś szczegółowe doprecyzuję pytania, ponieważ kolejne pytania będą tak z tym związane. Mianowicie chodzi mi o to, że ukształtował się po wyborach taki układ w Radzie, że jest tak zwane porozumienie 14, które z formalnego punktu widzenia, no, to jest ugrupowanie, które popiera burmistrza. Tak, czyli mamy taką to sytuację, że rada funkcjonuje jako taka suwerenna, niezależna. Burmistrz przedkłada swoje projekty, czy projekty uchwał, które ci radni zgodnie z ustawą o samorządzie uchwalają. No ale ci radni w tej porozumieniu 14 w większości to są poza posiedzeniami rady. To są pracownicy powiązani z administracją, to są, inaczej mówiąc, urzędnicy, albo w każdym razie związani umowami, związani kontraktami z administracją. To w oczywisty sposób wywołuje pewną relację między burmistrzem a tymi radnymi, ale jednocześnie jest to nieczytelne, to znaczy to jest na takiej zasadzie, że burmistrz mówi, to Wysoka Rada uchwaliła, a Wysoka Rada mówi, my popieramy pana burmistrza. Czyli tak na dobrą sprawę, my nie wiemy, kto tak właściwie odpowiada za to, co się w mnie dzieje. No i teraz pytanie jest takie, czy
Prawo i Sprawiedliwość dostrzega ten problem funkcjonowania w radach miejskich, czy w ogóle w radach w jednostkach samorządu terytorialnego, ludzi, którzy są związani. Wiemy, oczywiście wiemy o tym, co teraz partia zrobiła, chodzi o pracowników spółek gminnych, czyli spółek, z których gmina jest właścicielem. No i to już jest załatwione. Natomiast zostaje temat pracowników. Czy na tym w ogóle PiS myśli, czy dostrzegacie w ogóle problem tego typu? Powiem panu tak, to jest problem nie tylko Goleniowa, to jest problem nie tylko Szczecina, to jest pewnie problem całej Polski, szczególnie małych ośrodków, gdzie rzeczywiście często samorząd, organ, tak zwany prowadzący, jest jednocześnie największym pracodawcą, tak? I co za tym idzie, no często jest tak, że przekłada się to na możliwości polityczne, na liczbę głosów, na zaangażowanie przy wyborach, na to, kto na kogo głosuje, i tak dalej, tak? Ja myślę, że to jest problem, z którym absolutnie trzeba się będzie zmierzyć w skali Polski. Pewnie już gdzieś po wyborach, podejrzewam, że nawet po wyborach sejmowych, bo trzeba będzie do niego mieć, mówiąc krótko, solidny mandat społeczny, prawda? I takich problemów bardzo podobnych trochę jest. Dlatego tutaj też przed chwilą na konferencji prasowej mówiłem właśnie o tym, że cieszę się, bo też padło pytanie właśnie o ową decyzję, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa i te możliwości kandydowania, bo z jednej strony to jest bardzo trudna decyzja, wcale niełatwa, ale z drugiej strony myślę, że ożywcza jakaś dla państwa, tak? Taka państwowo-twórcza, jeśli chodzi o system działania państwa. I ja myślę, że to, o czym pan mówi, ta zależność, tak? No trzeba będzie to naprawdę bardzo poważnie przedyskutować, no i być może podjąć jakieś twarde decyzje, tak? No bo to jest sprawa budowania samorządu, to jest sprawa budowania tego wszystkiego, co czasami nazywa się gdzieś tam lokalnym układem, mówiąc prosto, tak? I co szczególnie w małych ośrodkach jest niesłychanie niebezpieczne. I też powiedziałbym, że to też jest ponadpartyjne, tak? Bo to przecież dotyka zarówno gminy, gdzie, żeby to było jasne, tam gdzie rządzi, że tak powiem, nie wiem, czy Platforma, czy każde inne ugrupowanie. Także podejrzewam, że gdzieś tam, no, tam gdzie, że tak powiem, gdzieś na południu, czy na naszej wschodniej ścianie, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I warto tym problemem, tym zagadnieniem się zająć i je solidnie przedyskutować, ale też tak, żeby każdy z nas jako obywatel, pomijając różne emocje, na końcu wyciągnął prawdziwe, dobre wnioski, jak z tego problemu wyjść, bo to jest nasz wspólny problem. Tak, to jest nasz wspólny, rzeczywiście, się z panem zgadzam, natomiast jest jeszcze jeden temat bardzo istotny. Też może mieć charakter szerszy, mianowicie tego okresu funkcjonowania samorządu po wyborach. Bo wybory, wiadomo, wtedy się partie uaktywiają, wszyscy mówią, jacy będą świetni w ogóle, jak pracują na rzecz tych mieszkańców. Wybory się kończą, pojawia się jakiś wynik, no i okazuje się, że tak na dobrą sprawę z tym suwerenem, mówiąc tak z patosem, nie za bardzo. Tutaj wie pan, co jest... Ja, jeżeli pan pozwoli, tak, to chciałbym zadać pytanie w tym okresie, między wyborami, w tym okresie międzywyborczym. Czy nie uważa pan, czy PiS nie uważa, że czy w ogóle dostrzegacie taki problem łatwiejszego, czyli swobodniejszego, prostszego może, tak, dochodzenia do rozpatrywania racji tych, którzy nie mają większości, którzy nie rządzą. No, mamy znowu, podam przykład Goleniowa. Jest uchwalony statut gminy, wiadomo, uchwala go Rada Miejska. Rada Miejska ma większość, w związku z tym Rada Miejska, porozumienie 14 ma większość, ta grupa, która ma większość, układa taki sposób statut, w jakim jest jej wygodny. No niekoniecznie tam są tak bardzo przestrzegane prawa mieszkańców, prawa obywatelskie, na przykład prawo zgłoszenia wniosku, zgłoszenia uwag, przechodzenie na... Teoretycznie niby to jest wszystko fajnie, natomiast no, zostaje ten element wyrażenia zgody przez tego radnego, tego, który jest przewodniczącym komisji na przykład. No, radę bym zostawił, bo rzeczywiście jest taka już specjalny gremium. Natomiast w komisjach tego nie ma. I teraz, Ewa, no jeżeli się nawet już tacy ludzie bardzo mocno zdeterminowani znajdą, to tak jak w przypadku
kilku sołectw gminy Goleniów podjęli decyzję o referendum o oderwaniu się od gminy. No to już jest skrajna determinacja. Wydaje mi się, że powinna być możliwość, łatwiejsza możliwość dochodzenia do rozpatrywania skarg, czyli tych oczekiwań, nie chcę powiedzieć żądań, bo to by było już za mocne słowo, ale tych oczekiwań mieszkańców, którzy nie mają w tej większości swoich przedstawicieli. Na razie to jest tak, jeżeli pojawia się jakiś wniosek, no to trzeba go zgłosić do rady, tak tej, która przed chwilą taką uchwałę uchwaliła, żeby ją zmieniła. No to wiadomo, że to jest już jakby teoretycznie już mało prawdopodobne. Kolejna, zgodnie z ustawą o samorządzie, kolejna ścieżka, no to jest do sądu, ale ona jest długa, ona jest bardzo uciążliwa, no wymaga obsługi, wymaga tej opieki prawnej. Wiadomo, że to już nie jest takie proste. Czy w ogóle widzicie problem, żeby w tym okresie między wyborami również był ten element funkcjonowania tego samorządu, żebyśmy my mieli jako mieszkańcy świadomość, że to nie musimy czekać znowu za 5 lat teraz, tak? Tylko że w trakcie możemy coś zrobić. Tak się trochę uśmiecham, tak? Ale nie uśmiecham się niejako z jakimś takim lekceważeniem tej sprawy. Natomiast no, mi zawsze wydawało się, że dobry polityk samorządowy, radny, poseł, tak? No to mimo wszystko o ten kontakt powinien dbać cały czas, tak? I jeżeli ja na przykład pojawiam się gdzieś pierwszy raz, no a mimo wszystko to się zdarza dosyć często na jakimś spotkaniu, no i pada zarzut, no, że właśnie no, jakieś wybory idą, tam jest pan u nas po raz pierwszy, tak? Mówię, a kiedy te wybory będą? No za 2 lata, bo tych spotkań mam naprawdę dużo, no to też mam, mówiąc krótko, wytłumaczenie, tak? Bo rzeczywiście na liczniku tych spotkań mam kilkaset, no i że tak powiem, nie jestem w stanie, tak? Patrząc na gminy, bo są te spotkania w małych wioskach, w małych gminach, tak? Rzeczywiście wielu w nich jestem po raz pierwszy, nie wiem, od 3 lat, od 7 lat, tak? Ale też patrząc na, mówię, na tą mapę, ta mapa się zagęszcza. Ale panie pośle, ale mi nie chodzi o to, żeby pan uczestniczył. Wiem, ale tutaj chcę jakby dojść do sedna sprawy. No i wydawało mi się, że ten kontakt jest jedną, po pierwsze, z podstaw. I chodzi oczywiście nie tylko o same spotkania, tak, które, nie wiem, radny będzie. No ale przecież, jeżeli on tego kontaktu z ludźmi nie ma, jeżeli, tak jak pan mówi, nie reaguje na ich głos, na ich inicjatywy, tak, to co zawsze, szczególnie w małych ośrodkach, wydawało mi się, że najprostszym rozwiązaniem jest, kiedy przyjdą następne wybory, zagłosować po prostu na kogoś. 5 lat mamy czekać, zagłosować. Się okaże, o to chodzi. Ale od tego trzeba też zacząć, bo mimo wszystko jakaś odpowiedzialność wyborców jest i jakiś wpływ jest, tak? To też nie jest tak, że wyborca nic nie może. No i jeżeli radny na przykład nie będzie czuł, mówiąc krótko, tak, tego jakiegoś zagrożenia, jeżeli nie będzie czuł, że ktoś go rozliczy z działalności, jeżeli nie będzie czuł, że rozliczy go ktoś z obietnic wyborczych, tak, no to całość też niejako dziś pewnego sensu nie ma. Natomiast to, o czym pan mówi, jak rozumiem, jest kwestią po pierwsze przestrzegania samego z jednej strony regulaminu tegoż samorządu, a może będzie to kwestią, żeby te regulaminy tak naprawdę w jakiś odgórny sposób narzucić. Ja wiem, tylko że jak będzie próba odgórnego narzucenia regulaminu, to oczywiście zaraz będzie... Regulaminu nie, wystarczy moim zdaniem... To zaraz będzie krzyk. Umożliwienie takiej ścieżki, żeby ktoś... Zaraz będzie krzyk, tak, że coś jest, nie wiem, że jest gwałt na samorządzie popełniany, czy coś w tym stylu. Demokracja musi być zachowana, natomiast chodzi o to, żeby tak, wprowadzić takie procesy... Ale ja mówię właśnie o owych procedurach, które zapewniłyby chociażby, nie wiem, że jeśli nie w minimalnym, no to chociażby w uśrednionym stopniu możliwość wpływu... Odwołania się od uchwały. Odwołania. Zaskarżenia uchwały. Ogólnie rzecz biorąc wpływu, ale powiedzmy sobie szczerze, wpływu mieszkańców na to, w jaki sposób samorząd działa, tak? I żeby mieli tam jakiekolwiek możliwości wnoszenia swoich spraw, interwencji, jeśli chodzi o swoje sprawy, to wszystko powinno być w zasadzie normalne. To jest, no, wydawało mi się, że to jest małe środowisko, tak? Panie pośle, jeżeli pan mówi że takie coś powinno być całkowicie normalną sprawą. Tak, i to co pan mówi... No przecież to jest cała chyba jakby w ogóle istota działania samorządu, tak? No przecież często się mówi, nie wiem, na dole ludzie wiedzą lepiej,
lepiej, tak? No to chyba o wiele trudniej dogadać się, nie wiem, w skali państwa, w skali wielkich miast, tak? No, mówimy o małych ośrodkach. Mówimy tak? o małych ośrodkach. My w takim małym ośrodku, jakim jest Goleniów, no małym jak małym, no tam 30 tysięcy mieszkańców. Oczywiście. Jest taka sytuacja, jak powiedziałem wcześniej, tak? Czyli że jest wybrany zgodnie oczywiście, zgodnie ze wszystkimi procedurami, sprawami i tak dalej. Został wybrany burmistrz, który tworzy większość. Większość taką nieformalną, czyli to nie jest tak, że to jest jego człowiek, on ogłasza swój program i mówi, a ta grupa, ta większość jest po to, żebym ten program mógł zrealizować. I wtedy to jest klarowne. Wtedy to jest wiadomo, że za to, czy jest program zrealizowany, czy nie, odpowiada ten właśnie. Tak. Natomiast u nas jest taki układ, no właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, czyli burmistrz, tak, to jest Wysoka Rada podjęła uchwałę, ja muszę się jej stosować. A ta Rada, no to mówi, dobra, ona popiera burmistrza, czyli wszystkie wnioski, które składa, wszystkie, to wie pan, ja może do wszystkich się nie czepiał, tylko te najważniejsze, tam gdzie mówimy o budżecie, mówimy o rozwoju, mówimy o tych sprawach szerszych, tych globalnych, znaczy na skalę oczywiście gminy. No i wtedy, wie pan, i wtedy jak rozliczyć, nawet przychodzi ten, kończy się ten okres czteroletni, czy tam pięcioletni, i jak rozliczyć? Jak ten jeden mówi, no to nie ja, bo to rada. Powiem panu tak, to znowu jest bardzo podobny jakiś taki proces trochę zaciemniający, tak? Trochę proces, który jest mało gdzieś tam przejrzysty, ale bardzo podobny, właśnie szczególnie gdzieś w małych ośrodkach, do takiego innego procesu, który teraz opiszę, który obserwowałem przez wiele i obserwuję przez wiele lat, że tak naprawdę pewna struktura władzy osobowa, czyli te osoby, które gdzieś tam właśnie są gdzieś tam na świeczniku, które są aktywne i tak dalej, funkcjonują w strukturach władzy, one stanowią pewne zamknięte środowisko, szczególnie w małych ośrodkach. Takie jest moje zdanie, tak? I często jest tak, że te osoby przemieszczają się w obrębie rozmaitych komitetów wyborczych, które zmieniają swój skład, strukturę i nazwę co kadencję. I na przykład jednego roku startują gdzieś tam, prawda, z komitetu przykładowego, naprzód Goleniów, prawda? Po czym po 4 latach jakby następuje przetasowanie, osoby pozostają w zasadzie te same, ale następuje gdzieś nam, wyłania się nowy komitet ze znanymi twarzami pod tytułem, nie wiem, Goleniów 46, 52, 2018, prawda? I wyborcy trochę jakby są gdzieś tam robieni w konia, no bo często, ja myślę, że bez aktywności wyborczej, no bo w końcu żyjemy i w czasach internetu, i w czasach powszechnego dostępu tak naprawdę do informacji, nawet jeśli nie tej szczegółowej, urzędowej, no to naprawdę nie jest już tak trudno powiedzieć, że ja nie wiem, co robi radny, nie wiem, co robi poseł i tak dalej, tak? Bez mimo wszystko pewnej aktywności wyborczej się zrobić tego nie da, czyli bez aktywności każdego poszczególnego obywatela. Ale ja też osobiście stawiam, przecież jestem głosicielem tutaj tejże, moim zdaniem, jakiejś takiej słusznego zdania, że moim zdaniem skromnym dużą rolę powinny tutaj odgrywać właśnie, nie wiem, ugrupowania partyjne, tak? Czemu? Bo one są w stanie wyegzekwować, oczywiście jeśli będą działać prawidłowo, pewną dyscyplinę wśród swoich członków, wśród swoich radnych, pewne prawidłowe działanie, pewne konsekwencje za nieprawidłowe działanie, pewne konsekwencje wręcz za, nie wiem, jakąś działalność, nie wiem, na przykład przestępczą. Mówię tutaj wprost o wyrzucaniu tych, którzy się sprzeniewierzyli, o zgłaszaniu do prokuratury, o rozliczaniu takim wprost. Mówiąc krótko, jeśli istnieje struktura gdzieś tam taka, prawda, pionowa, to może odgrywać pozytywną rolę, może też odgrywać negatywną, tak, bo ten, że tak powiem, to sprzęgnięcie, tak, różnych możliwości może też odgrywać rolę negatywną, tak. Panie pośle, ja zakładam... Starajmy się wszystkie te możliwości wykorzystywać, chociaż też z drugiej strony wiem, że często znowu, im bardziej schodzi się na dół, tym te podziały partyjne często mogą być bardzo mylące i często szyld służy tylko do tego, żeby, nie wiem, na przykład powiększyć swój wynik wyborczy czy coś takiego. Tam sprawy pewnej ideologii i pewnych haseł, którymi pasjonujemy się na terenie całej Polski, jakby no, odgrywają całkiem inne
Powiedziałbym inaczej, po pierwsze, to my zakładam, że poruszamy się w obszarze zgodnym z prawem, czyli o tym, o czym Pan mówił, to w ogóle nie, no ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby ktoś, kto zachowuje się niezgodnie z prawem, żeby on dalej funkcjonował, to jest oczywiste. Nawet jeśli nie mówimy właśnie o tej działalności stricte niezgodnej z prawem, to możemy wymuszać pewne zachowania prospołeczne, tak kontaktu z wyborcami. I teraz, tak? Panie pośle, i teraz jeśli sytuacja... istnieje pewien ośrodek, czyli pewna, nazwijmy to, no, mówiąc tak kolokwialnie, czapa, która zwróci uwagę, a weźcie wy się tam do roboty na przykład, prawda, albo przestańcie robić coś, co robicie źle, prawda? No właśnie, bo to źle służy naszym wspólnym interesom i wyborczym, ale też i źle służy społeczeństwu. I teraz dotyka pan istoty rzeczy, o której chciałem powiedzieć wcześniej. Mianowicie, jeżeli czapa mówi do tych, tak używając tych sformułowań pańskich, jeżeli czapa mówi do tych swoich podwładnych, wy się weźcie do roboty, to proszę zwrócić uwagę, jaka się tworzy relacja. Tworzy się relacja między tym radnym, który jest wybrany z listy partii i tą czapą, no, w oczywisty sposób, no bo to jest zależność partyjna, czyli jakby, no może nie służbowa, ale ta polityczna. I jeżeli ta czapa będzie aktywnie oddziaływała, to coś może okazać, że ten radny obróci się, on nie będzie słuchał tego, co mówi mu ten wyborca, bo on będzie słuchał tego, co mówi mu możliwe są i relacje złe, i relacje dobre. Tak, ma pan rację o tym. Ja znowu wykluczam te złe intencje, ale sam fakt, że słuchajcie, wyróbcie tak, dobra, nie słuchajcie tam za bardzo, albo słuchajcie, ale to jest ważniejsze, zróbcie tak. Rozumiem, o co pan chodzi. I chodzi teraz o to, że w sytuacji, kiedy nie ma programu dla gminy, bo pan mówił o ładnie na początku o tym, co chcecie zrobić dla mieszkańców i tak dalej, ale w tym wymiarze centralnym, w tym wymiarze krajowym jest okej. Okay. Natomiast dla potrzeb gminy, dla obszarze gminy, my mieszkańcy, no nie wiemy, co na przykład PiS ma do zrobienia, co ma PO do zrobienia, wszystkie partie, które funkcjonują. Kiedy mówimy o gminie, jeśli tak jest, no jest absolutny błąd lokalnych działaczy i pewnie zapłacą za to, jeżeli tak jest, i pewnie zapłacą za to przy wyborach. Mam nadzieję, że jest jeszcze czas, żeby to chociaż w minimalnym stopniu nadrobić. Panie pośle, żeby mieszkańcy mogli podjąć decyzję dobrą, czyli właściwą, taką, która zgodna jest z ich oczekiwaniami, to muszą wiedzieć. To muszą mieć wiedzę, to minimalnie. Oczywiście. W związku z tym, no, na czoło, może nie na czoło, ale do jednej z ważnych funkcji urasta rola mediów, rola prasy, rola mediów lokalnych. Może być nie prasy, bo tak jak pan słusznie zauważył, ta funkcja internetu, tego społecznościowego przekazu już jest tak duża, że to pojęcie prasy jest jakby maleje, rola maleje. De facto żyjemy w czasach, kiedy informacja sama się napędza, jest to raczej już informacja nawet nie portalowa, a społecznościowa. Tak? I jest to tak naprawdę, być może doczekamy czasów, czy też już żeśmy doczekali, że pojęcie demokracja internetowa stanie się o wiele silniejszym i jakby skuteczniejszym narzędziem niż wszelkie inne mechanizmy. Ale tam też odbywają się... Oczywiście, że są problemy, pewnie, że tak. Ale pozwoli pan, że jednak wrócę... Zjawisko i pozytywne, i negatywne. Pozwoli pan, że jednak wrócę do tej prasy lokalnej, czy do mediów lokalnych. Tak. Jesteście państwo w przededniu zmian tych uregulowań związanych z mediami na szczeblu centralnym. Proszę powiedzieć, czy widzą państwo, znaczy jako PiS, jako Prawo i Sprawiedliwość, widzą państwo potrzebę rozwiązania sprawy prasy lokalnej? Prasa lokalna, żeby była dobra, to musi być niezależna. Żeby była niezależna. I powracamy pewnie do tematu, kto tą prasę utrzymuje, kto wydaje, kto na nią płaci. Ale wie pan, to jest taki sam problem jak znowu w skali Polski, tak? I w skali całej Polski, i znowu wracamy do stwierdzenia, że o wiele łatwiej, tak? O wiele skuteczniej robić to w skali Polski, czy też w dużych ośrodkach, gdzie jest silniejsza opinia medialna, tak, gdzie tych mediów jest więcej, jest większa konkurencja, gdzie jest mniejsze prawdopodobieństwo, że
coś, co zostanie gdzieś tam odkryte, zostanie wyciszone, no bo jest po prostu duża ilość mediów, tak zawsze ktoś jakąś sprawę, mówimy tutaj o, mówiąc krótko, o jakichś negatywach, tak? Zawsze ktoś tą sprawę ujawni, pójdzie gdzieś do internetu, prawda? I że tak powiem, jest szansa, żeby to zostało nagłośnione. I nawet jeśli w tym ośrodku lokalnym są media, obojętnie, czy rządowe, czy te wspierane przez opozycję, czy, nie wiem, mówimy tutaj o tym już stricte, kto dziennikarzom płaci, kto wykupuje ogłoszenia, kto wykupuje wierszówki i tak dalej, bo to są różne możliwości, to nie jest tylko bezpośrednie wydawstwo, prawda? I to samo jest jeszcze bardziej trudne w małej lokalnej gminie, gdzie tak jak pan powiedział, jest organ prowadzący i jest sprawa zatrudnienia ludzi, jest sprawa zatrudnienia radnych, jest sprawa zatrudnienia ich żon, rodzin, w tym szerszym układzie, panie pośle, wójków, i jest sprawa mediów, które też często są niesłychanie zależne od tych, którzy, mówiąc krótko, mają pieniądze, mają władzę. Jak ten problem do końca rozwiązać? Powiem szczerze, ja chyba pomysłu specjalnego nie mam. No bo ktoś by musiał powiedzieć tak, no dobrze, no to w jaki sposób, jeżeli w ogóle ma być wydawane lokalne medium, no to co, w takim razie czy zabronić, nie wiem, organom prowadzącym rozmaitego, nie wiem, dofinansowania, które może się odbywać na różny sposób, jak pan doskonale wie, bo często jest to tak, że gmina wydaje na przykład, tak, jakieś pismo, a często jest tak, że ktoś powie, no dobra, no to ja tam u was, nie wiem, zamówię artykuł sponsorowany raz na jakiś czas, prawda, a może, nie wiem, sprawa sprzętu dla, obojętnie, tak, nie wiem, jakiejś rozgłośni, drukarni, no, tak, więc tych możliwości można sobie całe mnóstwo, że tak powiem, prześledzić. Dotyka pan problemu, moim zdaniem, niezwykle ważnego, właściwie ważniejszego. Może państwo jakiś pomysł macie też, tak? W jaki sposób, wspierać niezależne, to może pozwoli pan, bo jakieś tam pomysły są, ale to może nie w dzisiejszej rozmowie, bo mało czasu jest, jasne. A jeszcze kilka pytań chciałem postawić. Czyli generalnie problem, rozumiem, że problem partia widzi, pan również. Ja bym powiedział nawet tak, bo znowu nawiązując jakby do rytmu naszej rozmowy, pan mówi partia, ja mówię partia, tak, ale Leszek Dobrzyński go widzi, okay, tak, bo okay. Są to sprawy jakby zrozumiałe i każdy, kto się interesuje w ogóle poza takimi sloganami. Tak, bo my często mam wrażenie tak, że żyjemy, jeśli chodzi o państwo, o jego działanie, o rozmaite problemy, w świecie pewnych sloganów ubranych gdzieś tam w jakieś tam poglądy. Ktoś jest tam jakimś liberałem, ktoś jakimś konserwatystą, lewakiem. Często są to osoby, które gdzieś tam mają dosłownie kilka recept gotowych w zasadzie na cały świat. Tak? A tak nie jest. Za tych recept, za tych gotowych sloganów typu na przykład wszystkie firmy powinny być prywatne, bo to jest najlepsze, tak? Niech sobie będą, prawda? Pytanie moje to nie jest takie, czy, nie jest takie czy, proste. Czy pan poseł Dobrzyński powinniśmy wiele problemów polskich na nowo w dosyć dużym spokoju i bardzo poważnej dyskusji przedyskutować. Okay. Między innymi media to, o czym pan mówił, media lokalne, lokalna demokracja, jej działanie, tak, lokalny samorząd, zależności, te, o których pan mówił, czyli zatrudnianie. Tych problemów urosło sporo. Trzecia RP ma już, byłoby nie było, prawie 30 lat. Moim zdaniem to jest bardzo poważny wiek, na tyle poważny, żeby troszeczkę przystopować, w takim sensie nazwijmy to, że tak powiem, spojrzeć w tył, co osiągnęliśmy, gdzie warto może co warto skorygować i bez takiego zaperzania się, to jest, nie wiem, to jest nasze osiągnięcie, przestańcie tam gmerać i tak dalej. Nie, nie. Sprawy ustrojowe, sprawy tak ważne jak te, o których w tej chwili mówimy, warto rozpatrywać naprawdę w dużym spokoju i powziąć pewne decyzje ustrojowe, bo decyzji ustrojowych nie podejmujemy też z kolei zbyt często, tak? Bo gdybyśmy, nie wiem, co kilka lat zmieniali ustrój sądów, czy właśnie takie sprawy granic administracyjnych, sprawy wyborcze, coś tam takiego, to też źle działa, tak? To są właśnie takie sprawy, które powinno się góra raz na 20 kilka, 30 kilka lat zmieniać i potem patrzeć, jak to działa.
Okej, dziękuję bardzo. Jeszcze pozwoli pan, że wykorzystam to, że mam okazję z panem rozmawiać. I takich dwa, trzy pytania o tej natury szerszej. Mianowicie, pierwsza to taka, czy i kiedy przewidujecie likwidację powiatów? To jest jedna z dyskusji, które trzeba podjąć. Powiedziałbym tak, nie przewidujemy, natomiast ten temat pojawia się tak naprawdę mówię w tej chwili nie o likwidacji, tylko temat, jak mają działać powiaty, czy w ogóle mają działać, czy ta forma, która jest, sprawdziła się. To, że są to struktury, które zostały stworzone, a nie dano im tak naprawdę zbyt wielkiej możliwości działania, to w zasadzie widzą, dostrzegają wszyscy, tak? No i znowu, ja myślę, że potrzeba nam pewnego spokoju i ja podejrzewam, że jeśli przyszła kampania wyborcza, no bo teraz stoimy przed takim pewnym serialem, tak? Mówię i samorządy, i potem wybory do euro, i potem wybory sejmowe, tak? I ja podejrzewam, że jeżeli dane nam będzie, jeżeli wyborcy pozwolą tak dalej kontynuować za rok dobrą zmianę po wyborach sejmowych, to obok zmian w Konstytucji na pewno będziemy dyskutować, to założę się, tak, że będziemy dyskutować o sprawie powiatów, tak, czy mają być, jak mają być, jak mają być zbudowane, jeżeli dalej będą istnieć. To trzeba będzie obok sprawy Konstytucji również tą sprawę wykorzystać, bo pytań i problemów narosło zbyt wiele. Tak? Czy w ramach tej dyskusji o sprawach ważnych, takich ustrojowych, wróci temat JOW-ów na szczeblu gminy, tak jak na przykład Goleniów? Nie wiem, wie pan, ja myślę, że to jest cały czas pewna dyskusja, bo JOW-y mają swoje zalety, mają swoje wady, doskonale wiemy, że jest to ustrój pewien wyborczy, tak, gdzie jest pewna gilotyna, tak, która działa. Mówimy cały czas, zero, panie pośle, ale mówimy o gminie cały czas. Tak, tylko ja bym powiedział, że tak, że to będzie wieczna dyskusja i być może podejrzewam, że w ciągu naszej historii będą pewne wahania, bo ja osobiście, mówiąc wprost, nie wierzę w cudowne ustroje, tak? Nie wierzę też w taką sprawę, że niektórzy mówią, gdzieś tam pranie wspaniale działa, tak? A no to zróbmy to u nas, tak? Często jest tak, że najwspanialsze systemy, obojętnie czy to polityczne, czy pewnego działania, czy są przenoszone w pewne środowisko i okazuje się, że tam nie działają, tak? No tak, ale dyskutować podejrzewam, że o tym będziemy i to pewnie będzie jakaś taka sinusoida, tak? Szczególnie jeśli chodzi o JOW-y. Ja powiem panu więcej, ja podejrzewam, że my w skali Polski powrócimy do dyskusji o jednomandatowych okręgach wyborczych i wcale nie, bym się nie zdziwił, gdyby to się skończyło za jakiś czas, pewnie przy okazji znowu zmiany Konstytucji, systemem mieszanym, tak? Czyli no właśnie, częściowo, że tak powiem, na pewnym szczeblu okręgami jednomandatowymi, a częściowo listą. Tak? Na przykład? To będzie temat, który będzie istniał cały czas, będzie cały czas w ruchu, cały czas w dyskusji. Natomiast jakie będą szczegółowe rozwiązania, tak? Czy to na szczeblu gminy, czy na szczeblu powiatu, czy na szczeblu całego kraju, zobaczymy. No tak, bo korzystając z tego, co bym powiedział, to skoro nie ma idealnego, to po co było zmieniać to, co moim zdaniem zaczęło przejmieć pan, bo to jest tak, że cały czas dążymy do jakiejś doskonałości i chyba brakuje nam, mówiąc krótko, pewnej stabilizacji, powiedziałbym, tak? Tej stabilizacji, którą daje taki oddech polityczny i brakuje nam czegoś takiego, żeby powiedzieć sobie tak, okej, różnimy się, po prostu mówiąc krótko, od jakiegoś czasu w Polsce jest zbyt ostry spór polityczny, tak? No tyle. Jeśli jest spór zbyt ostry, no to nie pozwala on albo jest bardzo szkodliwy na wszelką dyskusję, tak? Bo wszelka dyskusja zamiast oddziaływać na ludzi w sposób taki pragmatyczny, żeby każdy w ciszy i spokoju sam zastanowił się, czy dane rozwiązanie będzie dobre, czy złe, jakie ma plusy, jakie minusy, no to od razu, że tak powiem, temperatura dyskusji podnosi się do temperatury wrzenia,
a wtedy już nie ma szans na, ani na pragmatyzm, ani na spokojne rozmyślanie, tylko wchodzą w grę emocje, prawda, i rozmaite inne hasła, typu, nie wiem, kto co chce tym osiągnąć, tak, kto zyska, kto straci i tak dalej, a to rozwiązanie zaproponowali tamci, ja jestem przeciwko tamtym, tak, no rozumiem, tak w takim, i wtedy tak naprawdę wszelka realna dyskusja się kończy, a ja mam cały czas wrażenie, że w Polsce w wielu obszarach ta dyskusja w miarę spokojna jest bardzo potrzebna. Bardzo wiele jej brakuje. Panie pośle, ten czas, który dostałem, się skończył. To jeszcze tylko na koniec chciałem pana zapytać o kalendarz ten przedwyborczy. Kiedy poznamy nazwiska, jak chodzi o Goleniów? Wie pan, ja myślę, że w ogóle znowu, bo to tak naprawdę myślę, że gdzieś przed ostatnim tygodniu sierpnia tak naprawdę rozpoczną się już tak naprawdę przedbiegi. Nazwijmy to wakacje, jeśli w ogóle będą, to będą bardzo krótkie i, no, że użyję tego słowa, nerwowe. Także myślę, że już tak naprawdę od 15-16 będzie się już wszystko po tej króciutkiej przerwie wakacyjnej budzić, nazwijmy to, do pełnego życia, a około 20, 23, 24, 5, no to już, tak powiem, wszyscy będą gdzieś naprawdę stali w blokach startowych, tak? I się zacznie. I bardzo namawiam znowu wszystkich wyborców do tego, żeby każdego, czy to radnego, czy kandydata na każde inne stanowisko, no, po prostu sobie elegancko prześwietlali. Czasy są takie, że naprawdę rozmaitych pism, telewizji, prawda, internetowych, rozmaitych portali jest tyle, i żeby, mówiąc krótko, nie kierowali się jakimiś takimi nadmiernymi emocjami, tylko po prostu rozważyli sobie na spokojnie, a jakie interesy łączą mnie z tym kandydatem wspólnym, a jakie interesy łączą mnie z tym komitetem wyborczym, z tą partią, czy z lokalnym jakimś ugrupowaniem, tak? Czy ci ludzie, którzy tam są, to akurat jest moja bajka i czy ja dzięki nim swój stan takiego posiadania obywatelskiego zwiększę, czy nie, tak? Czy pozwolą mi, żeby moje interesy były dobrze reprezentowane, czy, mówiąc kolokwialnie, a potem mnie nie zostawią, tak jak pan powiedział, w trąbę i znikną na 5 lat już obecnie, prawda? Czy ten radny kandydat na drugi dzień po wyborach jeszcze się będzie do mnie przyznawał? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W zdrowiu i w chorobie jeszcze dodajmy, tak? Bo oczywiście wszystko jest czasami fajnie, jak jest wszystko w porządku, tak? I fortuna kołem się toczy do przodu, no ale czasami jest też tak, że następuje kryzys, tak? I wtedy też trzeba być pewnym, że ten komitet, ten radny, to ugrupowanie wtedy też będzie o mnie pamiętać. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu.